jestem w super miejscu i chciałabym bardzo podziękować panu Aleksandrowi Haryskiemu oraz wszystkim pracownikom tej akademii za wspaniałe, cudowne miejsce. I każdemu to miejsce polecam. Dziękuję. No, choroba Dorotki się rozpoczęła, poszła do pracy i poszła do pracy o 7. Później o 8 przyjechała z pracy, że z strasznym bólem głowy. A wtedy właśnie dostała udar. I cały dzień po prostu robiła to, nagrzewała sobie głowę, to obkładała solą, tak żeby jej coś po prostu pomogło. Ale to nic nie pomagało. Pojechali na pogotowie, ale na SOR-ze nic nie zrobili. Nawet tomografii nie zrobili. Wrócili z powrotem do domu, całą noc nie spała, tylko wymiotowała. Na drugi dzień zadzwoniłam do szpitala po pogotowie. Pogotowie przyjechało, również nic nie zrobili, tylko dali środek przeciwbólowy, jakieś badania zrobili, czekali godzinę, czy przejdzie, ale nie przechodziło. I pytają się: Dorotko, mamy cię wziąć? A Dorotka mówi: tak, ja chcę jechać do szpitala. Także wzięli ją do szpitala, to było w środę, trzymali ją w szpitalu do piątku, ale stan się nie poprawiał, wręcz przeciwnie, pogarszał się. Wzięli ją do szpitala, do Krakowa i robili jej tam właśnie, stwierdzili, żeśmy wcześniej wiedzieli, że ma guza szyszynki. Ale w tym czasie właśnie jeszcze wcześniej dostała udar. Wtedy, co ta głowa bolała, to właśnie dostała udar. I także i miała jeszcze wodogłowie. Także w sobotę wiercili jej w głowie jeden otwór, żeby ta woda schodziła. Schodziła, ale później zatkało dren. Wiercili drugi otwór w głowie. No i później ta woda zeszła i później w poniedziałek robili jej operację guza szyszynki. Jeden dzień zrobili usunęli tego guza szyszynki, ale na drugi dzień zrobił się krwiak w tym miejscu. Znowu robili następną operację, usuwanie tego guza, tego krwiaka po guzie, w miejscu właśnie, gdzie był guz szyszynki, tam się zrobił guz. Później usuwali znowu to. I tak leżała w tym szpitalu dosyć długo. Później już przenieśli ją na oddział rehabilitacyjny, ale tam zaczęła wymiotować. Zachłysnęła się wymiocinami. Znowu z powrotem wzięli ją na oddział, na OION i wzięli ją z powrotem tam właśnie na ten oddział, na OION. I tam ją odbarczali. Później, za jakiś czas się okazało, jak zaczęli ją pionizować, że miała wrzody na żołądku, które popękały i zalały cały środek jelita. W wyniku czego zrobił się torbiel między wątrobą a przeponą. Później była następna operacja. Pierwsza operacja była właśnie, jak czyścili te jelita. Później za jakiś czas, już to było chyba w listopadzie, była następna operacja w związku z tym torbielem. Chcieli to niby usunąć ten płyn z tego torbiela przez nakucie, ale nie udało się, bo po prostu ten płyn był za gęsty. Także zrobili następną operację. Ale stwierdzili również, że jest również przepuklina. Także zrobili z tą przepukliną tak samo. I później zrobili z tą przepukliną i także już było później w porządku. Później wypisali ją do domu i była w domu. Z początku się dobrze czuła, ale teraz coraz bardziej zaczęła ją boleć głowa. Także ja w domu środków przeciwbólowych jej nie podawałam, ale później doradzono mi, żeby obkładać miodem. I tak na taką ściereczkę bawełnianą nalewałam miód, tak rozsmarowywałam i kładłam jej na głowę. I zimne okłady, lodu albo takie zimne ściereczki kładłam jej na głowę. No ale jak długo można tak po prostu żyć? Słuchała dużo pana Hareckiego i różne filmiki oglądała i stwierdziła, że ona pojedzie tutaj do pana Aleksandra, żeby ją uzdrowił. To było jej największe marzenie.
zbierała pieniążki nawet na to, żeby po prostu tutaj się znaleźć. I teraz mówi, czuję się bardzo dobrze. Wcale mnie głowa nie boli. Tak, po oczyszczeniu wątroby, jelit, z pasożytów, te różne zabiegi bardzo jej pomogły. I czuję się teraz bardzo dobrze. Jest bardzo szczęśliwa. I każdemu bym doradzała to miejsce. Tak. Także bardzo dziękujemy i bardzo się cieszymy, że żeśmy tutaj trafiły. Bardzo jej pomogły te wszystkie zabiegi tutaj. Żgłowa ją mniej boli. Tak. Nogę też miała opadającą stopę. Już nie. Tak, już jest coraz lepiej. Także no, wszystko w porządku. Bardzo się cieszymy i dziękujemy bardzo. Teraz idziemy do beczki. Tak, chodź, idziemy. Tak, idziemy i idziemy. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.